Cześć, jestem Mikołaj i w tym filmie pokażę Wam, jak nauczyć swojego psa obracania się i żeby to robił szybko i z uśmiechem na pysku. Pierwszy nauczymy koncepcji zachowania obracania się. Będziemy mieli dwa różne hasła na dwa kierunki, czyli w prawo i w lewo, żeby pies się obracał. Możecie to robić na jedną rękę albo na dwie ręce. Tylko pamiętajcie, że jak nauczycie psa odpowiedniego gestu, to już będzie go śledził podczas zachowania. Ja nauczyłem swojego psa obracania się na jedną rękę. W prawo u nas to jest spin, w lewo u nas to jest swirl. Oczywiście u psa będzie odwrotnie. Dobra, pierwszy nauczymy koncepcji zachowania. Bierzemy smakołyk, prezentujemy go przed nos psa. Obracamy głowę psa w stronę jego ramienia, tak żeby się obracał jak najciaśniej możliwie. Z początku na pewno psy będą nie wiedziały, o co chodzi, będą obracały głowę, próbowały od góry, od innej strony wziąć smakołyk. Wtedy musicie wziąć większy krąg. Yes! Marker, nagroda, jak pies się będzie odpowiednio odwracał. I chcemy, żeby pies coraz ciaśniej się obracał. Yes! Yes! Powtarzajcie kilka razy w jednym kierunku. Yes! Później możemy sobie zrobić w drugim kierunku. Yes! Żeby to było jeszcze ciaśniej. Yes! Pamiętajcie, żeby robić całe 360 stopni, nie żeby pies się zatrzymał w 3/4 albo w połowie. Yes! Jak się pies zatrzyma w połowie, na przykład tutaj już nie chce ruszyć dalej, możecie dać mu smakołyka. Wziąć sobie smakołyka z drugiej ręki i przeciągnąć go jeszcze dalej do końca. Yes! Powtarzajcie sobie jak najwięcej razy. Yes! Yes! Ok, później chcemy zmniejszyć troszeczkę gest, więc dajemy go coraz szybciej, tak żeby pies troszeczkę zgubił rękę. Yes! I dajemy coraz bardziej subtelniejszy gest. Yes! 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 Później możemy sobie spróbować gest bez smakołyka w dłoni. Zobaczymy, czy pies zrobi bez smakołyka, bez nagrody. Yes! Yes! Jak pies już odpowiednio śledzi gest, możemy sobie do niego dodać hasło werbalne. U nas to będzie, jak już wcześniej wspomniałem, spin w prawo, swirl w lewo. I pierw oczywiście prezentujemy gest i później hasło werbalne. Spin. Yes. Swirl. Yes. Oczywiście z czasem, jak będziecie szkolić to zachowanie na kolejnych sesjach, możecie sobie dawać coraz subtelniejszy jeszcze gest. I żeby pies na przykład podążał za samym hasłem, za samym gestem, może później za obyma sygnałami. Spin. Yes. Swirl. Yes. Spin. Yes. Swirl. Yes. Bardzo ładnie. Spin. Yes. Swirl. Yes. Oczywiście chcecie w to włożyć dużo radości, żeby dla psa to było fajne, żeby wiedział, że to jest fajna zabawa. Spin! Yes! Swirl! Yes! Spin! Yes! Swirl! Spin! Yes! Swirl! Yes! Bardzo ładnie. Dobra, jak już pies się nauczył koncepcji obracania się w dwa kierunki, na gest i na hasło werbalne, chcemy, żeby robił to szybciej, z uśmiechem i z większą chęcią, z większą motywacją. Do tego musimy sobie zrozumieć, na czym polega wartość nagrody u psa. Możemy to sobie porównać do trzech takich kategorii medalowych. Mamy brązowy medal, srebrny medal i złoty medal. Oczywiście nagroda jest uzależniona od rezultatów i od chęci, od starania się psa. W naszym przypadku brązowym medalem byłoby na przykład smakołyk, parówka, coś takiego. Srebrnym medalem mogłaby być zabawka, szarpak, a oczywiście największa wartość mojego psa to jest frisbee. Czyli na przykład to mógłby być złoty medal. Mam tutaj trzy różne wartości mojego psa, czyli smakołyki w saszetce, brązowy medal, tu mamy srebrny medal, tutaj mamy złoty medal. I oczywiście jak się pies będzie starał, tak będziemy go nagradzać. Rzucamy sobie na ziemię, pokazujemy gest i hasło werbalne może od razu. Remi, spin! To było powiedzmy na brązowy medal, bo było dość wolne. Swirl!
to raczej też na brązowy medal. Oczywiście, żeby pies bardziej się starał, musimy go zmotywować troszeczkę swoim głosem, swoim ciałem, swoją dynamiką, żeby jeszcze go bardziej zmotywować. Spin! Yes! Swirl! Yes! Get it! Yay! Super! Yeah! Good job! Good girl. Oczywiście to by był srebrny medal, tylko Remisia widzi już frisbee i wie, że za chwileczkę będzie potencjalna nagroda w formie frisbee, czyli złoty medal. Ale oczywiście pokażemy, musimy pokazać, że dostanie frisbee dopiero wtedy, jak zrobi to bardzo szybko na złoty medal. Spin! Oj, to było bardzo wolne. To było na brąz akurat. Good girl, good job. Swirl! Yes! Powiedzmy, że było na szarpaczek, na srebrny medal. Yeah, good job! Good girl, super, get it, get it. Good girl, super. Widzicie, za bardzo nie chcę nawet brać szarpaczka. Woli sobie zapracować na frisbee. Teraz spróbujemy sobie troszeczkę zmotywować psa dynamiką swojego ciała i dużo radości i emocji w głosie, tak żeby zrobił na medal złoty. Spin! Yes! Swirl! Good girl! No powiedzmy, że mamy takie kryteria, że chciałem, żeby tak zrobiła tak szybko i wtedy za chwileczkę mogę jej dać nagrodę w postaci frisbee. Spin! Yes! Swirl! Yes! Spin! Yes! Good job! Jak chcę, żeby pies zrobił to jak najszybciej, mogę mu zaprezentować złoty medal, że mam w dłoni. Zrobić to spin! Yes! Swirl! Widzicie, jak pies widzi swoją nagrodę, że jest potencjalna, za chwileczkę może ją dorwać. Na pewno będzie robił to o wiele szybciej, z większą motywacją. Spin! Yes! Swirl! Yes! Spin! Yes! Swirl! Możemy oczywiście dodać do tego troszeczkę dynamiki ciała. Spin! Yes! Swirl! Spin! Yes! Swirl! Możemy oczywiście do tego dodać troszeczkę dynamiki ciała, może troszeczkę ruchu i oczywiście więcej emocji w to. Spin! Yes! Swirl! Yes! Spin! Spin! Yay! Swirl! Swirl! Super! Spin! Swirl! Bardzo ładnie! Spin! Swirl! Od razu widzicie, że więcej motywacji jeszcze ma w tym pies. Robi to o wiele szybciej. Oczywiście chcemy to robić też bez nagrody, pokazać psu, że mimo iż nie mamy nic w dłoni, to za chwileczkę jak zrobi coś bardzo ładnie, to może dostać potencjalną nagrodę. Spin! Spin! Yes! Good girl! Swirl! Yes! Good girl! Good girl. Można jeszcze bardziej mocno zmotywować psa, mimo iż nie mamy nagrody. No! Yes! Spin! Swirl! Yes! Spin! Yay, good girl, swirl! Jak pies zrobi to oczywiście szybko, to możemy mu dodać jeszcze więcej motywacji, rzucając zabawkę, nagrodę. Oczywiście nie chcemy, żeby pies się uzależnił od zabawki za bardzo. Możemy pokazać psu, że mimo iż nie mamy zabawki, jak zrobić coś fajnie dla nas, to i tak dostanie potencjalną nagrodę. Yes! Zmotywujemy troszeczkę psa ruchem, dotykaniem, motywacją. Spin! Yay, good girl, swirl! Yes, good girl, spin! Yes! Swirl! Spin! Yes! Swirl! Yes! Yes! Good girl! Spin! Yes! Swirl! Yes! Spin! Yes! Swirl! Yes! Good job! Oczywiście chcecie dopasować poziom trudności i kryteria do możliwości swojego psa. Jak widzicie, że się dobrze bardzo stara, że robi to bardzo szybko, jak na niego przystało, to oczywiście nagradzamy wyższą nagrodą. Jak się mało stara, no to możemy dać brąz. I staramy się, żeby pies to robił oczywiście bardzo ładnie, do końca całe 360 stopni, żeby robił to dla nas, a nie bardziej na zabawkę. I oczywiście chcemy, żeby to była bardzo fajna zabawa i dla psa, i dla nas. I już powinniście wiedzieć, jak nauczyć swojego psa, aby się obracał i żeby go odpowiednio oczywiście zmotywować, żeby starał się o tą lepszą nagrodę. Mam nadzieję, że podobał Wam się filmik. Jeżeli tak, to oczywiście łapki w górę. Subskrybujcie, żeby widzieć, kiedy wstawiam nowe filmiki. I my życzymy Wam powodzenia, dobrej zabawy. I widzimy się w następnym.